Państwu zaprezentować publikację, która ukazała się na rynku w styczniu 2019 roku. Golgota kobiet, relacje więźniarek Ravensbrück i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund. Na początku powiem pokrótce, jak doszło do tego powstania, skąd w ogóle moje zainteresowanie tym tematem. Zacznę od roku 2016. I świetnie Państwo z pewnością pamiętają Światowe Dni Młodzieży i wizytę Franciszka w Krakowie, w Polsce. I bardzo w mojej pamięci utkwił taki moment, relacja telewizyjna, kiedy Franciszek odwiedził Auschwitz. Powitał byłych więźniów tego obozu. Wszedł do jednego z pomieszczeń i tam po prostu ciszy się modli. Później w tej części popołudniowej, zwracając się do młodzieży ze słynnego już okna na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie, starał się odpowiedzieć na pytanie, gdzie był Bóg wówczas, kiedy dokonywały się takie zbrodnie w różnych obozach koncentracyjnych. Starał się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg dopuścił do takich sytuacji, do takich zdarzeń, do takich zbrodni. Pamiętam, że w swojej takiej konkluzji, w takim podsumowaniu stwierdził, iż Bóg był z tymi wszystkimi, którzy wówczas cierpieli, którzy wówczas w obozach umierali. Ale powiem Państwu szczerze, że kiedy to wysłuchałem, to zrodziła się w mojej głowie taka myśl, aby ten temat trochę po prostu bardziej zgłębić. I jako historyk Kościoła, mówiący i piszący na ten temat, wejść w tę tematykę drugowojenną i poprzez analizę źródeł, analizę dokumentów, postarać się odpowiedzieć na pytanie. Pytanie dotyczące życia religijnego, życia duchowego w obozach koncentracyjnych. I poszukać odpowiedzi, czy wiara w Boga, wiara w Jezusa, pomagała przetrwać, czy też warunki życia w tym obozie doprowadzały do tego, że ludzie tę wiarę porzucali. Jak to się kształtowało? Jak to wyglądało? Zrobiłem bardzo szybko taką analizę bibliograficzną i wyszło mi, że temat generalnie życia religijnego, duchowego w obozach koncentracyjnych przez naukowców nie był poruszany. Nie był jakoś szczególnie analizowany. Nie powstała na ten temat jakaś konkretna, znacząca monografia. Powstawały tematy publikacji, ich jest bardzo dużo, mnóstwo, dotyczące innych zagadnień. Ale mnie, jeżeli chodzi o tą sferę sakrum, za wyjątkiem profesora Zygmunta Zielińskiego, który trochę na ten temat pisał, emerytowanego już profesora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I kiedy zrodziła się taka we mnie myśl, takie postanowienie, żeby przeprowadzić badania w tym kierunku i te badania później opublikować, to nagle zdarzyło się coś takiego, co ja odebrałem jako taką zachętę do tego typu badań. A mianowicie jesienią, późną już jesienią, może to było w listopadzie 2016 roku, może w grudniu, zadzwonił do mnie szef
prokurator pan Maciej Rabieka, szef szczecińskich prokuratorów w Instytucie Pamięci Narodowej, który mówi do mnie: Zbyszek, przyjmujemy bardzo ciekawy materiał. Prawie 500 relacji, prawie 500 relacji osób, które były w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, a które po wojnie złożyły relacje z pobytu w tych obozach w Szwecji, w szwedzkiej miejscowości Lund. Okazało się, że te dokumenty były w archiwum w centrali w Warszawie, do tej pory niewykorzystane. Teraz po nie sięgnięto i okazało się, że wśród tych 500 protokołów spora ich część dotyczy niemieckiego obozu dla kobiet w Ravensbrück. Dla mnie było to o tyle niesamowite odkrycie, że kiedy te protokoły dotarły do Szczecina i zrobiłem w nie wgląd, to okazało się, że jedno z głównych pytań, które zadawano osobom mającym za sobą przeszłość w obozach koncentracyjnych, dotyczyło tego, czy była w obozie sprawowana jakakolwiek opieka duchowa. I okazało się, nie wszyscy, ale większość osób ten temat religii, wiary, opieki duchowej w tych relacjach poruszała. To mnie tylko umocniło, utwierdziło w tym przekonaniu, że żeby iść po prostu dalej tym tropem i te dokumenty, te protokoły badać. I na chwilę w tym momencie się zatrzymam, bo rzeczy, które chciałbym Państwu opowiedzieć w związku z tymi badaniami, jest bardzo dużo, ale nie chciałbym, żebyśmy się tutaj tak pogubili i żeby Państwo mieli pewną jasność. Chciałbym teraz chwilę powiedzieć na temat tego, co to są za protokoły, co to są za dokumenty i czego one dotyczą. Szanowni Państwo, w 1945 roku, kiedy II wojna światowa zbliżała się do końca, szwedzki Czerwony Krzyż podjął negocjacje z Heinrichem Himmlerem, który był głównym odpowiedzialnym za całą sieć niemieckich obozów koncentracyjnych, rozlokowanych w Niemczech, w Austrii czy na terenach Polski okupowanych przez Niemcy. Szwedzi generalnie byli państwem neutralnym i oni w II wojnie światowej nie uczestniczyli. Nie będę tutaj wnikał w motywy, jakie kierowały szwedzkim Czerwonym Krzyżem, z którego ramienia wystąpił hrabia Folke Bernadotte i on był tym głównym negocjatorem. Chodziło mu o to, żeby u schyłku wojny umożliwić opuszczenie obozów koncentracyjnych przez w pierwszej kolejności, w głównej mierze, ludność skandynawską. Szwedów, Duńczyków. W związku z tym negocjacje z Himmlerem zakończyły się na tyle powodzeniem, że do niemieckich obozów zjechały tak zwane białe autobusy. I w literaturze mogą Państwo zetknąć się z takim określeniem. Akcja białych autobusów. Były one białe. Na dachu miały namalowany czerwony krzyż.
I to były autobusy szwedzkiego Czerwonego Krzyża, które wjeżdżały do obozów koncentracyjnych. To był rok 45. I do tych autobusów wsiadali mężczyźni i kobiety, więźniowie obozów. Byli wwiezieni na prom i stamtąd przewożeni do Szwecji. To był rok 45. W tym czasie w Szwecji, jeszcze od okresu przed wojną, działał, żył, wykładał na Uniwersytecie w Lund bardzo ciekawy człowiek. Nazywał się Zygmunt Łakociński. Człowiek, Polak, urodzony w Wiedniu, wychowany w Krakowie, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, na uniwersytetach zagranicznych. Przed wojną jeszcze odpowiedział na taką prośbę polskiego konsula w Szwecji, kiedy poszukiwano lektorów języka polskiego, którzy wykładaliby język polski na uniwersytetach w Szwecji. I on przed wojną wyjechał do Szwecji. I tam na Uniwersytecie w Lund był wykładowcą, był lektorem. Kiedy wybuchła wojna, pojawiła się idea zorganizowania poza granicami Polski polskiej placówki naukowej, której zadaniem byłoby gromadzenie dokumentacji, materiałów, relacji związanych dotyczących okoliczności wybuchu II wojny światowej, najazdu Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku. I w to właśnie, między innymi, został zaangażowany pan Zygmunt Łakociński. Jego zadaniem było zorganizowanie archiwum, prowadzenie biblioteki, gromadzenie literatury polskiej. I traf chciał, że kiedy z jednej strony w roku 45 w akcji hrabiego Folke Bernadotte zjeżdżali do Skandynawii byli więźniowie obozów koncentracyjnych, Zygmunt Łakociński, pracując na Uniwersytecie w Lund, mając kontakt z Polakami, stwierdził, doszedł do wniosku, że należałoby wykorzystać tę okazję i porozmawiać z tymi ludźmi, którzy byli w obozach koncentracyjnych, spisać ich relacje dla nauki, dla pamięci, dla potomności. I w związku z tym uzyskał też wsparcie szwedzkiego rządu i w ten sposób powstała instytucja, którą nazwano Polskim Instytutem Źródłowym w Lund. W Lund, bo tam było centrum, na Uniwersytecie w Lund. Tam Łakociński pracował, tam miał biuro. Przygotowano protokoły, określono zestaw pytań i z pomocą tego szwedzkiego rządu, który przez rok wykładał na to kasę, zorganizowano grupę osób, Polaków, historyków, biologów, były tam też polonistki, które podjęły się tego zadania. I mając opracowany zestaw pytań, kontaktowały się z byłymi więźniami i więźniarkami i przyjmowały od nich na gorąco,
bo to było w 45 i w 46 roku, relacje o tym, co działo się w obozach koncentracyjnych. Spisywali to na gorąco. Ja mogę uchylić Panie, bo trochę nie będzie przeszkadzać okno. Można skręcić parametrę. Jak będzie Państwu przeszkadzać, to proszę dać mi cynk, to ja zamknę. I na gorąco spisywano od nich te relacje. W 1946 roku nieoczekiwanie Szwedzi odmówili dalszego finansowania działalności tego Polskiego Instytutu Źródłowego. Dlaczego? Możemy tylko domniemywać. Być może zaczęły za bardzo wypływać na powierzchnię informacje, rzeczy o tym, co działo się w obozach. Proszę pamiętać o tym, że to już jest czas zimnej wojny. W Polsce mamy komunizm. Większość Polek, które były w Ravensbrück, to były kobiety, między innymi, które uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, które brały udział w czynie zbrojnym Armii Krajowej. Nie wszyscy byli, okazało się, zainteresowani tym, aby prawda o tym, co działo się w obozach, ujrzało światło dzienne. Ale to są tylko hipotezy. My się tylko jako historycy tego domyślamy, bo tego nigdzie nie ma w dokumentach. Fakt jest faktem. W 1946 roku Szwedzi wycofali się z finansowania działań Polskiego Instytutu Źródłowego. Ale Łakociński i jego zespół, a trzeba pamiętać o tym, że ta działalność zespołu miała o tyle taką wartość, że członkowie jego zespołu to byli również ludzie, którzy przeszli, mieli za sobą gehennę obozów koncentracyjnych. Dlatego jak ktoś składał im relacje, opowiadał o tym, co się tam działo, to oni, mając też swoją wiedzę, mogli to na bieżąco weryfikować. I po tym 1946 roku tych protokołów było około, udało im się zebrać 500. Łakociński dążył do tego, żeby ten zbiór tych dokumentów się po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, nie rozlazł. Dążył do jego zabezpieczenia. W tym też celu, a nie chodzi tutaj tylko o te dokumenty dotyczące obozów koncentracyjnych, ale oni również zebrali materiały, dokumenty dotyczące agresji sowieckiej w 1939 roku na Polskę. Dokumenty, listy, adresy, dane osobowe różnych osób. Zgromadził przy okazji ogromną bibliotekę. Łakociński wszedł w porozumienie z pracownikami naukowymi Instytutu Hoovera w Stanach Zjednoczonych i na okres 25 lat wywiózł ten materiał do Stanów Zjednoczonych i tam został on zdeponowany w Instytucie Hoovera. I w 1972 roku, kiedy zmarła pani Breplater, która kierowała tym Polskim Instytutem Źródłowym, Lund, a sama też była więźniarką obozu koncentracyjnego, Łakociński zbiory ściągnął z powrotem ze Stanów Zjednoczonych do Szwecji i przekazał je
zdeponował mnie na Uniwersytecie w Lund. One przez wiele lat posiadały status dokumentów tajnych. Dopiero pod koniec lat 90. Szwedzi zdecydowali się udostępnić te materiały do badań historyków. Z kolei w 2001 roku konsul Polski w Szwecji nawiązał z Instytutem Pamięci Narodowej kontakt i poinformował właśnie, że w Lund znajdują się bardzo ciekawe materiały, z których Instytut Pamięci Narodowej powinien skorzystać, które mają niebagatelne znaczenie w badaniach zbrodni nazistowskich na ludności polskiej. W związku z tym szef Głównej Komisji Badania Zbrodni wystąpił do Uniwersytetu w Lund. Instytut Pamięci Narodowej za te dokumenty zapłacił. W formie kopii trafiły one do Warszawy. Przeleżały na półce kilka lat. Okazało się, że w czasach PRL nigdy Główna Komisja Badania Zbrodni Nazistowskich nie prowadziła postępowań prokuratorskich w stosunku do niektórych obozów koncentracyjnych, tam gdzie byli Polacy, na przykład w stosunku do Ravensbrück. W związku z tym obecnie prokuratorzy IPN-u zdecydowali się wszcząć śledztwo, ściągnęli te materiały i w 2017 roku w oparciu o te dokumenty wszczęli śledztwo dotyczące zbrodni niemieckich popełnionych na ludności polskiej w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. I o tym fakcie nie powiadomiono. Ja miałem okazję uzyskać wgląd w te dokumenty. Dokładnie do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie trafiło 466 protokołów. Ja je wszystkie przyjrzałem. Nie było szans na to, żeby w jednej publikacji zamieścić je wszystkie, bo to by musiało powstać po prostu coś takiego. W związku z tym, że zostało wszczęte śledztwo w sprawie Ravensbrück, poszedłem tym tropem i na razie zdecydowałem się wybrać ponad 100 relacji i protokołów kobiet, Polek, które przebywały w niemieckim nazistowskim obozie w Ravensbrück. I te relacje są tutaj nagrane na tą płytę. Szanowni Państwo, to tak pokrótce starałem się Państwu wyjaśnić, co to za instytucja był ten Polski Instytut Źródłowy, jaką on odegrał rolę i co to są za dokumenty, jaką one przeszły drogę. Marzeniem Łakocińskiego było to, aby całe jego zbiory trafiły do Uniwersytetu Jagiellońskiego, do Krakowa, bo z Krakowem on był związany. Bał się jednak, że w czasach PRL, jeżeli przekaże te dokumenty, to one mogą gdzieś zostać rozproszone.
I one cały czas znajdują się w tej Szwecji, cały czas znajdują się w Lund, tam są wszystkie oryginały. To, czym my dysponujemy, to są kopie. Łakociński zmarł w 86 roku w styczniu. Jeżeli ktoś przy okazji będzie tam w Szwecji, będzie w Lund na uniwersytecie, w bibliotece, zachęcam. Jeżeli ktoś zna język angielski, może sobie przez internet wejść na stronę Uniwersytetu w Lund. Bardzo łatwo można tam znaleźć, bo one są zapisane pod hasłem, tam jest taki katalog Voices from Ravensbrück. I tam wszystkie te dokumenty można znaleźć, całą spuściznę, którą Łakociński i jego zespół po sobie pozostawili. To, co my w formie kopii, jako Instytut Pamięci Narodowej przyjęliśmy, to są relacje więźniarek, więźniów, byłych obozów koncentracyjnych. Jak Państwu wspomniałem, 466 dokumentów. Jedna relacja to jest czasami 5-7 stron. Zdarzają się takie relacje na 30 stron, bardzo obszerne, ze szczegółowymi opisami danego obozu, na przykład Sachsenhausen. Generalnie jest to, powiem Państwu, materiał niesamowity pod tym względem, dlatego że on daje ogromną wiedzę o tym, co działo się w Ravensbrück. W Ravensbrück, w Auschwitz, w Sachsenhausen, w Stutthofie, w Treblince. Tam są zapisane relacje praktycznie więźniów z każdego obozu. Ja z tych ponad 400 dokumentów wybrałem 125. Zostały one nagrane na tej płycie. Ja może tutaj w jedną stronę tutaj puszczę jedną wersję, to sobie Państwo możecie przeglądać. Tu puszczę drugą. I w pierwszej kolejności zdecydowałem się na opublikowanie relacji kobiet, które były w Ravensbrück, między innymi ze względu na prowadzone śledztwo. Powiem Państwu, że materiał, z którym miałem okazję się zapoznać, jest z jednej strony bardzo ciekawy, ale z drugiej strony bardzo trudny, kiedy się to czyta. Ja pytany czasami przez dziennikarzy, na przykład z radia, o odbiór tych materiałów, mówiłem o tym, że czasami jak przeczytałem jedną, drugą, trzecią relację, to musiałem sobie zrobić przerwę. Po prostu wstać od komputera, przejść się, szczególnie bardzo dotykały mnie te relacje, które dotyczyły tego, na przykład jak w Auschwitz traktowano dzieci. Jak postępowano z dziećmi, jakie zawody dzieciom urządzano. Gdzie nagrodą był tylko na przykład tam papieros, żeby dziecko mogło sobie zapalić i żeby tym dymem papierosowym, no ja nie palę, to nie wiem, ale żeby tak po prostu głód jakoś tam zastać, żeby nie odczuwało głodu. Powiem Państwu tak, że jeżeli chodzi o Ravensbrück, największy obóz koncentracyjny dla kobiet. Nie jesteśmy jako historycy w stanie dokładnie określić, ile tam osób dokładnie było. W literaturze mogą się Państwo zetknąć 130 tysięcy, 132 tysiące. Kobiet. Ja mówię na razie o kobietach. Najwięcej oczywiście było tam Polek w Ravensbrück. Trafiały tam Polki, które prowadziły działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej.
Trafiały tam Polki, które brały udział w powstaniu warszawskim. Polki, które brały udział w tak zwanym Marszu Śmierci w styczniu 1945 roku z Oświęcimia do Ravensbrück. Dlaczego ten obóz w ogóle w Ravensbrück powstał? Kiedy Hitler doszedł do władzy w styczniu 1933 roku, zaczął organizować miejsca, więzienia, w których mógłby przechowywać, wsadzać swoich przeciwników politycznych, socjalistów, komunistów, w tym również kobiety. I początkowo kobiety jako przeciwnicy polityczni reżimu Hitlera trafiali do więzienia w Lichtenburgu. Później w ramach tak zwanego oczyszczania społeczeństwa niemieckiego aresztowano kobiety, które były prostytutkami, złodziejki, które wywodziły się ze środowisk kryminalnych. I tak było do 1939 roku. Kiedy wybuchła wojna, okazało się, że więzienie w Lichtenbergu jest po prostu za małe, żeby wszystkie kobiety pomieścić. W związku z tym Himmler, który sprawował nadzór nad całą siecią niemieckich obozów koncentracyjnych, które stopniowo powstawały od 1933 roku, jedno z pierwszych to przecież Dachau, podjął decyzję o wybudowaniu niedaleko od Berlina obozu typowego dla kobiet. I prace nad budową tego obozu podjęto jesienią 1938 roku. Do budowy tego obozu wykorzystywano więźniów, również Polaków, którzy przybywali w obozie w Sachsenhausen. Jak Państwo zobaczą, to odległości nie są zbyt duże. Transportami przywożono więźniów z Sachsenhausen, budowali oni, stawiali baraki w Ravensbrück i później wracali z powrotem do swojego obozu. W 1941 roku Niemcy, żeby już po prostu ukrócić to przewożenie, obok obozu kobiecego w Ravensbrück wybudowali również obóz męski. Zlokalizowano tam mężczyzn, którzy brali z kolei udział dalej w rozbudowie tego żeńskiego obozu. W maju 1939 roku dokonano pierwszego transportu więźniarek właśnie z więzienia w Lichtenburgu do Ravensbrück. Pierwszy transport Polek, który tam trafił, to był wrzesień 1939 roku. Co roku, w następnych latach, tych transportów Polek było coraz więcej. Jeden z największych transportów to był tak zwany transport lubelski, w którym między innymi do obozu trafiła Wanda Wojtasik, wówczas Wojtasik, po wojnie po mężu znana jako Wanda Pułtawska, pani doktor, przyjaciółka Karola Wojtyły. Pierwszy okres pobytu w obozie od 1939 do 1941 roku to, jak twierdzą więźniarki, to był taki czas odzierania kobiety generalnie człowieka z człowieczeństwa, z jego tożsamości. Pewnym takim symbolem tego było między innymi to, że kobiety pozbawiano imion, nazwisk, nadawano im numery. To był taki czynnik odczłowieczania. Nie zwracano się po nazwisku, po imieniu, tylko po numerze. I jak wspominają w tych protokołach więźniarki, te wszystkie działania miały doprowadzić ze strony Niemców do tego, żeby
One poczuły się zagubione, pozbawione własnej tożsamości, uległe. To był taki czas do 41 do 42 roku. W 42 roku rozpoczyna się proces straszny w swojej wymowie, a mianowicie rozpoczynają się operacje doświadczalne na Polkach. Te operacje doświadczalne trwają generalnie do 44 roku. Z czym to jest związane? Otóż kiedy trwa II wojna światowa i Niemcy zaatakowali Związek Radziecki, kampania na froncie wschodnim nie posuwała się według Hitlera tak, jak on by chciał. Było wielu żołnierzy rannych. Okazało się, że proces leczenia żołnierzy niemieckich przedłużał się. W związku z tym Niemcy wpadli na paskudny projekt polegający na tym, aby stworzyć w obozie w Ravensbrück warunki podobne do warunków frontowych i przeprowadzać eksperymenty medyczne polegające na zastosowaniu odpowiednich medykamentów, konkretnie chodziło o sulfonamidy i działalność, czy one są skuteczne, czy nie. Czyli niczego nieświadome kobiety, które nie wiedziały w ogóle, po co to się dzieje i dlaczego, usypiano. Prowadzono operacje tak zwane mięśniowe, czyli nacinano im mięśnie, na przykład uda, czy łydki. Wprowadzano bakterie, piasek, szkło, czyli rozumiecie Państwo, takie stwarzano dla nogi takie warunki, które jakby mogły zaistnieć na froncie. I kiedy rana rupiała i nie goiła się, testowano różne leki, między innymi sulfonamidy, żeby obserwować, czy noga się goi, czy nie. Takim eksperymentom poddano ponad 70 Polek, w tym między innymi Wandę Pułtawską. Zdjęcia tych, które były poddawane tym eksperymentom medycznym, znajdują się właśnie w tej publikacji, w tej książce. Nie muszę Państwu opowiadać o tym, jak one cierpiały. Ja powiem Państwu, że jak rozmawiałem z prokuratorem Krzysztofem Bukowskim z komisji, który prowadzi śledztwo w tej sprawie, to kobiety, które żyją, a są takie do tej pory, wiecie, że one do tej pory mają problemy z nogami, że do tej pory w miejscach, w których dokonywano nacięcia, pojawiają się krwawe ropienia i te nogi im się nie goją. Eksperymenty były różne, bo one dotyczyły też sterylizacji kobiet. I nie chcę tutaj jakby się na ten temat zbytnio rozwodzić, bo to jest jeden właśnie z takich wątków, które właśnie jak czytałem, to jest ciężkie do strawienia. Nie będę ukrywał, tak? Kiedy się czyta, co tym kobietom robiły. Zresztą tam z opisu jednej z tych więźniarek taki jej opis też w tej książce przytoczyłem. Trzeci okres takim pobytu w Ravensbrück to już jest po 44 roku, kiedy więźniarki stwierdzają, że to już wtedy na przykład w tym obozie Ravensbrück panował pewien chaos. Niemcy przegrywają walkę na froncie, wycofują się i one dostrzegają pewną też po prostu dla siebie szansę, aby przetrwać.
Są takie, które krótko są w obozie, są takie, które są w obozie od 1941-1942 roku. Wiele z nich przyznaje, że w 1944 czy na początku 1945 roku ich głównym celem, skoro tyle wytrwały, wytrzymały, było po prostu wytrwać, przeżyć do końca. Rozpoczęła się walka o życie, co między innymi dotyczyło też właśnie kobiet poddanych eksperymentom medycznym, które nazywano królikami. Powiem Państwu, że w okresie pracy nad tą książką, korzystając z pomocy mojego kolegi, kiedy nawiązaliśmy kontakt z Ravensbrück, właśnie z muzeum, które określa się mianem Miejsce Pamięci i Przestrogi Ravensbrück, poprosiłem ich o materiały zdjęciowe do publikacji. Napisałem, że powstaje taka książka, brakuje nam materiałów zdjęciowych. I w mailu, który został wysłany do Ravensbrück, użyłem takiego określenia eksperymenty pseudomedyczne. W odpowiedzi uzyskałem cały elaborat ze strony niemieckiej, że czegoś takiego jak eksperymenty pseudomedyczne to nigdy w życiu nie było. Że owszem, to były zbrodnicze operacje i tak dalej, i tak dalej. To były brutalne doświadczenia tych kobietach, ale one nie były pseudomedyczne. No to znowu otworzyła mi się furtka i zacząłem zgłębiać ten temat i dostrzegłem, że rzeczywiście w literaturze niemieckiej funkcjonuje coś, Niemcy nie posługują się określeniem operacje pseudomedyczne. Bo brutalne, złe, ale dla nich one służyły rozwojowi medycyny. Pomimo tego, że chociaż teraz, jak Państwo wiedzą, w czasach współczesnych też są dokonywane eksperymenty medyczne, to te, które były w okresie II wojny światowej, z klasycznymi eksperymentami medycznymi nie miały wiele wspólnego. Po pierwsze dlatego, że kobiety nie były poinformowane o tym, co je czeka. One tego nie wiedziały. Po drugie, oczywiście nikt ich nie pytał o zdanie. Czy one się na to zgadzają, czy one się na to nie zgadzają. Konsultowałem się z prokuratorem, który chciałem, żeby mi to wyłuszczył od strony po prostu prawnej. Sięgnął po kodeks prawa karnego i znalazł rzeczywiście zapis taki, który mówi o tym, że współcześnie dopuszczalne są eksperymenty medyczne. Dopuszczalne są. Prowadzi się eksperymenty medyczne, socjologiczne, ekonomiczne itd., itd. Ale żeby po prostu wszystko było zgodnie z prawem, to KPK określa, jakie warunki muszą być spełnione. I jak odnieśliśmy to do, po prostu do tego, co się działo w Ravensbrück, to utwierdziłem się tylko w tym, że ze strony niemieckiej wystrzeganie się tego terminu operacje pseudomedyczne jest niczym innym, jak tylko próbą pewnego racjonalizowania tego, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. Ale ta wola wytrwania, wola życia prowadziła Polki do tego, że one w obozie po tym 40, w tym 4, od tego 44 roku zaczęły się z pomocą innych więźniarek ukrywać. Dlaczego? Niemcy w swoim planie mieli to, aby je wszystkie po prostu zgładzić, zamordować. Tam w tym czasie działało już krematorium. Tam w byłym obozie Jugendlager, gdzie w obozie stworzonym dla młodzieży, stworzono tak zwany podobóz śmierci. Czyli te wszystkie więźniarki, które już nie mogły, które były już wycieńczone, które już były starsze, kierowano do tego Jugendlager i wywożono, albo rozstrzeliwano w lesie, albo pakowano do krematorium. To samo chciano zrobić z Polkami, które były poddane eksperymentom medycznym.
Ale te polskie króliki, mówiąc tak w cudzysłowie, się zbuntowały i korzystając z pomocy innych więźniarek, ukrywały się po obozie w różnoraki sposób. To było nawet tak, jak one opisują, że wokół baraku na przykład tam wykopywano ziemię trochę. One się do tego dołu chowały i inne więźniarki trochę je przykopywały. Pożyczały sobie nawzajem rajstopy, ubierały na nogi, żeby Niemcy nie mogli się zorientować, że mają jakieś ślady na nogach, żeby ukryć po prostu te blizny. Korzystały na tym, że po 1944 roku panował w obozie chaos. Niemcy już nie za bardzo kontrolowali tych, którzy wywożą na rozstrzelanie, tych, którzy przywożeni są na przykład w 1944 roku jesienią po powstaniu warszawskim. I dlatego dokonywano pewnych takich, można powiedzieć, oszustw i dawano Polkom, królikom numery tych, które były wcześniej wywiezione i zamordowane. I stąd dzięki temu wielu z nich udało się po prostu przetrwać i dotrwać do 30 kwietnia 1945 roku, kiedy obóz w Ravensbrück został zdobyty przez żołnierzy Armii Czerwonej. Można by dużo mówić na ten temat. Warunków życia, to jak to wszystko tam funkcjonowało i się odbywało, na temat rozwoju miłości lesbijskiej w obozie koncentracyjnym, bo trzeba pamiętać również o tym, że cały czas też tam przebywały kobiety, które wywodziły się ze środowisk kryminogennych, mieszkały lesbijki. Także no, każda z tych kobiet doświadczyła ogromnej traumy. Na tyle ogromnej, że kiedy ja pracując też nad tą książką, nawiązałem współpracę i między innymi tutaj niedaleko od nas w Szczecinie Dąbrów mieszka pani Leokadia Kukieła, Ravensbrückczanka. Kobieta licząca sobie 95 lat. Udało mi się ją uprosić i pojechała ze mną, bo jak się ukazała ta książka, w marcu była promocja w Szczecinie w Bibliotece Miejskiej Promedia. Poprosiłem ją i ona pojechała ze mną, jako świadek historii po prostu, żeby to nie było tylko tak, że ja tylko gadam, ona była ze mną. Nigdy w życiu nikt ją nie namówił więcej na to, żeby nawet na wycieczkę pojechać do Ravensbrück. Absolutnie. Nie ma takiej opcji. Jak Państwu wspominałem o białych autobusach hrabiego Bernadotte na początku wykładu, ona nie wsiada do tego białego autobusu, ona tych relacji nie składała, bo ona się bała, że to jest kolejny podstęp Niemców, że oni tym autobusem ją gdzieś wywiozą i rozstrzelają. Bała się wsiąść do tego autobusu. Kobieta teraz ma 95 lat. Od czasu do czasu ją odwiedzam, jakoś tam staram się jej trochę też pomagać. Niesamowity umysł, świetna pamięć. Do tej pory gra w brydża, w szachy. 95-latka idzie sobie o lasce do biblioteki w Szczecinie Dąbiu i prosi pani biblioteki, żeby coś znalazł jej z literatury z dynastii Tudorów, bo ona by sobie o Tudorach chciała poczytać. Czym pani w bibliotece wprawia w lekkie osłupienie. Ona sama przyznaje, że pewne nawyki, które do tej pory są u niej, funkcjonują, to wyniosła z obozu. Ona na przykład jak sobie łóżko ścieli, to wszystko musi być tak, ciuszki złożone w kostkę, poduszeczka, prześcieradełko, wszystko to musi być po prostu jest pewien odmów i to jej po prostu zostało do tej pory. Ale ona po II wojnie nie założyła rodziny. Ona nie była w stanie. Bo nie musicie Państwo pamiętać, że ta trauma Ravensbrück i innych obozów polegała na tym, że te osoby nie chciały później za bardzo o tym mówić, o tym, co się tam działo.
Stąd spotykamy rodziny, które nie miały świadomości tego, co ich dziadkowie i babcie przeżyli. Stąd dochodzi do takich sytuacji, gdzie dopiero jakby teraz to kolejne pokolenie zaczyna badać i publikować książki właśnie na temat Ravensbrück. Gdzie to starsze pokolenie, przepraszam za to określenie, jest już na wymarciu i gdzie dopiero teraz pewne fakty nawet w rodzinach się pojawiają. One to zupełnie wyparły ze swojej świadomości. Nie chciały o tym zupełnie po prostu mówić. Pułtawska napisała wspomnienia i boję się snów tylko dlatego, że psychiatra jej zalecił po prostu jako formę pewnej terapii. Bo jej się cały czas śnił obóz. Zresztą no, do tej pory, jak prokurator pojechał tam w związku właśnie z tym śledztwem przesłuchać do Krakowa panią Wandę, to wiemy dobrze, że rozmowa nie jest łatwą rozmową, bo pani Wanda najpierw ma coś takiego w zwyczaju, że najpierw człowieka wypyta, ile ty wiesz na temat obozu, jak już zyskasz wiarygodność, to dopiero wtedy zacznie ewentualnie z człowiekiem rozmawiać. Ale jak wspomniałem Państwu na początku, jakby takim wątkiem głównym, który mnie przywiódł do badań nad tą książką, to była kwestia religii i wiary i próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy życie w obozie zbliżało do Boga, czy oddalało. I powiem Państwu szczerze, że popełniłem taki pewien, jako historyk się przyznaję do tego, na początku prosty metodologiczny błąd, ponieważ ustaliłem sobie tezę, na podstawie której wyszedłem z założenia, że trauma życia w obozie, tego co się tam działo, bez dwóch zdań od Boga oddalała. Jak przeczytałem te źródła i te relacje, to zmieniłem swoje zdanie. Nie wszyscy na ten temat jasno konkretnie się wypowiadają, ale są relacje mówiące o tym, że to, iż przetrwali obóz, zawdzięczają Bogu i modlitwie. Są wzruszające w tych źródłach świadectwa ludzi, na przykład o tym, kiedy francuska zakonnica jakimś cudem przemyciła do obozu hostię. Ta niewielka hostia została podzielona na takie mikroskopijne kawałki, bo każda z tych więźniarek chciała tą hostię skosztować. I były takie, które w momencie, kiedy je skosztowały, twierdziły, że uzyskały tak wewnętrzny pokój, że stwierdzały, że teraz mogą iść na śmierć. I niektórzy rzeczywiście relacjonują, że kiedy widziały, jak szły te kobiety, to szły spokojnie, a nie rozstrzelane. Są też świadectwa, ja tutaj sobie jedno wydrukowałem, dotyczące na przykład ojca Maksymiliana Kolbe. W tych właśnie źródłach, w Lund, relacje też składał pan Marian w Kieliszek. I on między innymi był w bloku i był świadkiem tego, o czym my wiemy. Był świadkiem tego, jak ojciec Maksymilian Kolbe stawił się za jednym z więźniów Franciszkiem Gajowniczkiem. I on właśnie przed tą komisją w Lund tak zeznawał. W lecie 1941 roku zbiegł z Oświęcimia, z bloku drugiego, pewien Polak. Ponieważ go nie schwytano, wobec tego Lagerfiller, Hauptsturmführer Fritsch z ustawionych ludzi tego bloku wybrał co dziesiątego. Kazał im wystąpić przed front i oświadczył wszystkim, że zostaną
rozstrzelani za to, że ich kolega blokowy zbiegł. Wtedy jeden z wybranych więźniów począł płakać i narzekać i prosić Lagenführera o to, by go nie rozstrzelano, ponieważ ma w domu żonę i dzieci. Lagerführer odburknął, że nie może być mowy o uwzględnieniu prośby. Wtedy ze szeregu bloku wystąpił pewien starszy wiekiem więzień, także Polak, i zwracając się do Lagerführera, powiada, że ponieważ on nie ma żony i dzieci, wobec tego pragnie iść na śmierć w miejsce owego proszącego rodaka. Lagerführer zdziwił się w pierwszej chwili tym objawem ofiarności człowieka, ofiarującego swe życie za innego, i po chwili namysłu zgodził się na to. Wtedy rozkazał wrócić do szeregu ofierze wybranej, a wstąpić do dziesiątki skazanych owemu ofiarującemu się więźniowi. Wybraną dziesiątkę odprawiono bezpośrednio potem do bloku 11, gdzie wszystkich rozstrzelano. Znaczy z historii wiemy, że nie wszystkich rozstrzelano. Owym człowiekiem, który ofiarował się za swego rodaka, był przeor klasztoru w Niepokalanowie, a zarazem wydawca i redaktor Rycerza Niepokalanej. Nazwiska nie pamiętam. Wypadek ten wywarł na nas wszystkich głębokie i wstrząsające wrażenie. Rozegrał się on na placu apelowym w czasie, kiedy wszystkie bloki tam były ustawione. Osobiście wypadek ten obserwowałem z mojego bloku. Tak zeznawał właśnie pan Marian Kieliszek 7 kwietnia 1946 rok. Stwierdziłem na koniec, kiedy czytałem te wszystkie relacje, również dotyczące życia religijnego, że to swoje pierwotne takie nastawienie musiałem zmienić i trafiłem też na taki zapis relacji kobiety, której motto umieściłem na początku tej książki. Kobiety, która trafiła do więzienia, zanim została wywięziona do obozu koncentracyjnego, trafiła w Krakowie na więzienie na Montelupich i tam na ścianie tego więzienia odkryła taki napis: tutaj nikt nie może wytrwać, ino ten, który cały zawierzy się Bogu. I mogę stwierdzić po przeanalizowaniu tych 466 dokumentów, z których każdy średnio należy liczyć, że miał po 5-7 stron, że wiara właśnie w Boga w tych nieludzkich warunkach wielu osobom pomagała przetrwać, nadawała im sens. I oni przy tej swojej wierze pozostali. To po pierwsze, także to nie było tak, że wszyscy po wojnie zwrócili się przeciwko Bogu i przeciwko Bogu złorzeczyli, pytając o to, gdzie jest właśnie Bóg, skoro dopuścił do takich właśnie zbrodni. Szanowni Państwo, z obozami i też z Ravensbrück człowiek odkrywa wiele różnych ciekawych historii. Powiem Państwu, że jedną z rzeczy takich niezbadanych, która mnie też zaciekawiła, to jest sprawa byłej naczelniczki więzienia w Ravensbrück, Niemki, która też ze względu na swoje wiedzę i doświadczenie w pewnym momencie została oddelegowana do Oświęcimia, gdzie miała nadzorować kobiecy obóz w Oświęcimiu.
która później wróciła do Ravensbrück i która też pomagała Polkom, królikom w ukrywaniu się. Po wojnie aresztowana, trafiła do więzienia na Montelupich. Miała zeznawać, być przesłuchiwana w związku ze zbrodniami popełnionymi w Auschwitz. W nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, w sytuacji, kiedy akurat przypadł jej dyżur i zmywała posadzkę w więzieniu, została z więzienia na Montelupich wyprowadzona. Ukrywała się w jednym z polskich klasztorów, przechowywana przez duchownych. Później wróciła do Niemiec, gdzie żyła normalnie do lat 70. Jedyna osoba, której Polki wybaczyły. Jedyna Niemka, którą Polki uznały za przyzwoitą. Hipotezy wskazują, że to ona, polskie króliki z Ravensbrück, umożliwiły ucieczkę z Montelupich. To jest trochę taka sytuacja, trochę jak na taki scenariusz filmowy. I która rzeczywiście później, pracując normalnie w fabryce, dążyła sędziwej późnej starości. Tłumaczyła się tym, że ona była po prostu ofiarą takiej indoktrynacji ze strony Adolfa Hitlera. Natomiast to, co zobaczyła w obozie, zupełnie jej kłóciło się z tym, duchem, w jakim była wychowywana jeszcze przed wojną. Bo uważała, że to nie tak miało być. Trudno o taką jednoznaczną ocenę takich postaw, bo same panie, które żyją do tej pory i które, że tak powiem, mogłyby w cudzysłowie, takie są przypuszczenia, że maczały w tym palce, nie chcą o tym zupełnie mówić. Prawdopodobnie żadna z nich nic na ten temat nie powie. Poza tym, że to jest jedyna Niemka, której wybaczyły. Jedyna Niemka, która Polki traktowała przyzwoicie. Większość z tych załogi Ravensbrück, którzy tam byli, lekarze, postawieni przed sądem, zanim zostali skazani na śmierć, sami popełnili samobójstwo. Ale były też takie po prostu bulwersujące kwestie, jak na przykład przypadek dr Helgi Oberhäuser, która brała udział w eksperymentach medycznych, została po wojnie skazana na więzienie i która po wyjściu z więzienia praktykowała na nowo zawód lekarza, bo ona była z wykształceniem lekarzem. Pacjentki szpitala, w którym leczyły, okazało się, że były Ravensbrückczanki, rozpoznały w niej kobietę z obozu, która brała udział w eksperymentach medycznych. Domagały się bardzo mocno tego, aby była pozbawiona prawa wykonywania zawodu lekarza po tym wszystkim, czego doświadczyły z jej strony w Ravensbrück. Ona się broniła, uważając cały czas do końca, że nie zrobiła niczego złego. Suma summarum, procesy sądowe w Niemczech doprowadziły do tego, że tego prawa wykonywania zawodu lekarza została pozbawiona. To też poddaje, jaki jest po prostu stosunek, tak, do ludzi, którzy brali w tym udział, do tej rzeczywistości. A niektórzy popełnili samobójstwo i nie całkowicie to, co tam robili, wyparli ze swojej świadomości, uznając, że niczego złego nie robili. Jak tam gdzieś... Tak, można. Tylko chciałam, bo tutaj korzystając z okazji, że jest pani Zosiu, to chciałam pani Zosiu na ręce Uniwersytetu przekazać książeczkę sobie po prostu tam. Nie wiem.